Dzień dobry. Witam wszystkich w kolejnym filmie. Dzisiaj jestem w gospodarstwie, w którym pracuje Arbos i Farezin. I nie wszystkie maszyny są zakupione, także zaraz wytłumaczymy, o co chodzi. Cześć Włodek, witam cię. Cześć. Witam. Cześć. Co tu robimy, panowie? Znajdujemy się w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, a dokładniej w gminie Zadzi, w miejscowości Charchów Pański. Jesteśmy na gospodarstwie Tomka i Błażeja, braci. Witam serdecznie. Witam. Jaki jest powód, że my tutaj dzisiaj jesteśmy? Co tu się dzieje w tym gospodarstwie? Znajdujemy się w gospodarstwie, którym prowadzę ja z bratem. Mamy tutaj Arbosa 3075 z wynajmu od firmy Korbanek. To wynajem tak nieprzypadkowo. Co się stało, że on tutaj musi pracować? Arbos został wynajęty od firmy Korbanek z powodu naprawy poprzedniego ciągnika naszego czołowego, czyli Massey'a Fergusona 5435, którym po 14 latach wymagał już remontu przedniej osi, sprzęgła i pompy hydraulicznej. Czyli generalnie to, co się psuje w paszowozie. To, co się psuje, to, co psuje, wymaga eksploatacji największej. Ciągnik został wynajęty tutaj właśnie od firmy Korbanek, którym głównym celem jest obsługa zwierząt w paszowozie 10-metrowym firmy tam DAW Agro. Obsługuje tutaj krowy mleczne, którym tylko mamy tutaj krowy mleczne. Generalnie gospodarstwo nastawione tylko na produkcję mleka. Tylko na produkcję mleczną, zero innych zwierzętów, same krowy. Jakaś wydajność? Wydajność jest w granicach 9200-9300. Czyli nie są bardzo wyżyłowane te krowy. Nie chcemy raczej tutaj, żeby ich tam jak najbardziej ciągnąć. No bo wtedy częściej trzeba to stado jednak wymieniać. Nastawiono na same krowy. Ilości? W ilości między tam 80-90. Czyli generalnie trochę tych sztuk jest do obsłużenia. Trochę tych sztuk jest, tak. A duże gospodarstwo prowadzicie ogólnie? Ile hektarków? Gospodarstwo jest małe, można powiedzieć mikro, bo 15 hektarów tylko. Czyli generalnie wystarcza to tylko na zapewnienie bytu zwierzętom. Tak. No, dokupujemy pasze typu wysłodki, trawy z zewnątrz, a głównym tu obsiewaniem to tylko kukurydza. No i muto browarniane. I muto browarniane, a resztę, no i pasza treściwa to też jest zakupowana z zewnątrz. A obsiewamy tylko praktycznie samą kukurydzę, albo mieszanką gorzowską przemian z kukurydzą. Mamy tego Arbosa już 2 tygodnie, jak ciągnik został zabrany na warsztat. Nie wiemy w tej chwili, jaka jest dokładna jego spalanie. Na pierwszy rzut oka wychodzi około 4 litrów. Na motogodzinę. Na motogodzinę, tak. 2 tygodnie już pracuje. Generalnie tak. Lekko nie ma z tym paszowozem. Tak jak dzisiaj obserwowałem, to tylko na tym szybszym biegu mieszacie. Tak, właśnie jest sprawdzony. Tak jak Ferguson mieszał, tak on miesza. Ferguson ma 80, tam bodajże 2-3 konie. Ten ma 75, mieszamy na szybkiej skrzyni. No wiadomo, dzisiaj umieszaliśmy mniej, bo temperatury nie pozwalają, żeby to umieszać więcej, tak? Mieszamy ponad 4 tony. Generalnie mieszacie raz dziennie, tak? Raz normalnie. Dziennie, tak. No teraz dziennie około 4 ton wychodzi. Około 4 ton. Dzisiaj umieszaliśmy mniej, no bo ze względu na temperatury to jest 2 razy już mieszane rano i wieczorem. Ciągnik tutaj mechaniczny, co brakuje jemu? Rewersa elektrohydraulicznego, bo to było w Fergusonie. Czyli gdzieś to przyzwyczajenie po prostu. To przyzwyczajenie nie ma. Generalnie, generalnie rolnicy nastawieni i tak, wolą prostsze i bardziej ciągnik zaawansowane. Ciągnik ma zalety, bardzo jest wąski, co widać było na załączonym filmie, że mamy wąskie tu przejazdy, wszystko tyłem wstawujemy. Bardzo się sprawdza pod względem właśnie tutaj wjazdów. Bardzo skrętny. Przeważać balast tutaj mamy wyciągnięty tam 250 kg, ale wystarczająco. A powiedz mi ładowarka. Ładowarka to jest potrzebna rzecz. Tak. Bez tego jak bez ręki, mówi się. To skłoniło do zakupu może tak, ładowarki. Właśnie. Co było powodem? Przedstawiciel tu Włodzimierz z dyrektorem handlowym Arturem byli w
sąsiedniej wiosce sprzedać kombajn. Wjechali na kawę, usiedliśmy przy stoliku i zaproponował tutaj dyrektor, że może byśmy wzięli od nich ładowarkę. I od słowa do słowa tak ta ładowarka była zakupiona i to był strzał, można powiedzieć, w dziesiątkę. Trafny wybór. Trafny wybór pod względem pieniędzy, które wtedy były dane, co teraz są dane, co by trzeba teraz dać, to wiadomo, że już na tym żeśmy wygrali. A dwa, że nie wyobrażam sobie teraz no, żadnej innej pracy bez tej maszyny. Co gdyby teraz ta ładowarka miała zniknąć? Czy wyobrażasz sobie pracę bez niej teraz? Nie, nie chciałbym się z powrotem przejść na ciągnik. Nie mogłem się przyzwyczaić na początku, bo wiadomo, no pierwsze tym robiłem, a teraz nie wyobrażam sobie bez niej pracy. Też zaobserwowałem dzisiaj, że bardzo już ta wprawa jest duża. Nie, słoma jak rozładowałeś, to naprawdę bardzo szybko. Tak, ładowarka ma 1660 motogodzin. Mamy ją 2,5 roku w tej chwili. To też nie jest oszczędzana. Też nie jest oszczędzana, ona robi wszystko. Ścielenie, obornik, paszowóz, odkrywanie, przykrywanie kiszonek, także ona... Czy na twoje gospodarstwo myślałbyś o większej ładowarce, czy na razie ta jest wystarczająca? Ta jest wystarczająca na moje gospodarstwo i myślę, że ja będę ją użytkował jak najdłużej, chociaż że może w przyszłości, nie mówię nie, że przedstawiciel mnie namówi, tak. Serwisowana jest na bieżąco, przyjeżdża tutaj właśnie serwis Korbanka, obsługuje ją, wszystko wie, że kiedyś w przyszłości, że no zresztą, żeby ona mi nigdy nie stanęła, a w kartce, że jak będę chciał ją sprzedać kiedyś, to wiadomo, że nikt mi nic nie zarzuci, bo że jest dbane na bieżąco wszystkie serwisy, oleje, sfożnie. Są wymieniane na bieżąco. Tak i takie jak... coś bardzo się chwali, bo niektórzy jadą do oporu i później jest wielki płacz, nie? Bo kosztuje. A jak robi się rozczarowanie względem serwisu co do kosztów, tak dokładnie utrzymania. A jak się robi na bieżąco? A to we wszystkich maszynach tak jest. Nawet nie tylko w maszynach, ale w samochodach o wszystkim. Dokładnie. A powiedz mi historia gospodarstwa, bo nie są to obory postawione, powiedzmy, stricte pod tę maszynę. Nie, gospodaruję ja jako właściciel od stycznia 2015, jak pod koniec 14 tata nam zmarł, zachorował i przepisał nam gospodarstwo i tu z bratem właśnie mieliśmy wszystko i byki, jabłki i tak dalej, po czym przekształciliśmy to gospodarstwo, że idziemy w jednym kierunku, bo ze wszystkiego nie można trzymać, bo jest za mało ziemi. I na tym i się nie. Miejsca. I brak miejsca. Postawiliśmy na krowy, po czym żeśmy ze względów no tutaj ekonomicznych, można powiedzieć, w swojej sile roboczej, poprzerabiali stodołę użytkową na oborę. Połączyliśmy ją okulnikiem, puściliśmy krowy, bo były wcześniej tutaj na uwięzi. Puściliśmy wszystko luzem. A co myślisz, między uwięzią a luzem jest duża różnica? Gdybyśmy nie wrócili do uwięzi. Nie wrócilibyście? Nie. Czyli generalnie dół jest wygodniejszy, czy co jest powodem obsługa tego? Krów. Wszystko, obsługa cała. To jest... Ta, i począwszy od udoju, wchodzą na halę do udojową. Ścielenia, do usuwania obornika. Do usuwania obornika, te krowy są czystsze. Mają więcej spowody, luzu, no chodzą, wiadomo, no, zwierzę jak jest uwiązane. Zwierzę jak jest, wiadomo, uwiązane, to na luzie to już jest dzień do nocy, wiadomo, tak. No nie? Mhm. Że jednak mają ten komfort, wygodę, no i swobodę, no nie? Czy są plany na rozwijanie dalej gospodarstwa? No, pod względem krów, czy może więcej ziemi, coś planujesz? Czy w tym momencie to trzeba się grubo zastanowić przy tych wysokich kosztach nawozów, paliwa, inflacja. Na dzień dzisiejszy to byśmy po prostu obserwowali rynek, co dalej będzie się wszystko dziać. Mhm. Czyli tak jak jest, jest dobrze, jest za dużo może być gorzej. Tak, nie ma co też nabrać kredytów i później nie wiadomo co, no nie? A ceny mleka zadowalające, czy... Zawsze mogłyby być większe. Zawsze mogłyby być większe, ale generalnie nie wychodzi się na minus. Na minus nie, no wiadomo, jakby ktoś miał na minus, to by zlikwidował stado. Po prostu no, przy dzisiejszych kosztach mleko powinno kosztować to 3 zł, tak? Jest w granicach 2,30, 2,40. To są no po prostu ceny wszystkich wkoło prądu, paliwa,
nawozów i tego wszystkiego, to cena jest no, jeszcze nieadekwatna za nasze pracę, bo przy krowach to wiadomo, że to nie jest taki prosty temat, bo trzeba cały czas... Przy cenie sklepowej, nie? Dużo, najwięcej zrabia pośrednik tak naprawdę. Tak, dokładnie. No to wszędzie tak jest. To jak zobaczy w sklepie, to powie, że rolnik dostaje dużą cenę, a wcale tak nie jest. Nieprawda. No tak jest. Panowie, życzę powodzenia w dalszym gospodarowaniu. Dziękujemy, że mogliśmy przyjechać i nagrać coś u was, że się zgodziliście. No i być może ten arbosik zostanie, jak się spodoba. Nie mówimy nie. Życzymy dalszej bezawaryjności oczywiście i zadowolenia z obsługi Arbosa, no i Parezina, tak? A swój ciągnik zobaczycie na serwisie już niedługo w filmie być może. Dziękuję.